króciutko, nie miałem dzisiaj przemawiać, ale muszę sprostować tutaj pewne niedomówienia, które się pojawiły. Dla pana radnego, jeśli chodzi o podatki, to firma Vipasz realizuje obowiązek podatkowy, jaki nakłada na niego ustawodawca i w 100% w Polsce. Jeśli chodzi o gminę Drelów, to jestem na 100% pewien, że tamten podatek jest kilkudziesięciotysięczny. Nie chcę mówić jakiej kwoty, bo nie jestem pewien. Mogę panu po konsultacji z księgową, jeśli będzie taka wola ze strony firmy, to powiedzieć, ale na bank jestem pewien, że tam jest więcej. Jeśli chodzi o drogi, to do każdej naszej lokalizacji, mówię o zielonych fermach, jeśli trzeba zrobić dojazd, to prezes Wiśniewski ten dojazd robi z własnych pieniędzy, z pieniędzy firmowych. Nie, gmina w tym nie partycypuje, nie prosimy gminy o to, żeby takie drogi dojazdowe robić. Mało tego, jeśli gmina na przykładzie Drelowa ma jakieś życzenie co do innej drogi, no to Vipasz jest skłonny partycypować w kosztach, chociaż tamtą drogą nie jeździmy, prawda? Transport. Państwo tutaj mówią o ciężarówkach, o tysiącach ciężarówek. Tak jak pan radny Sulima powiedział, transportują też Lasy Państwowe, transportują też inne firmy. Drodzy państwo, nie mówimy o jednym. W każdej ciężarówce, czy to Lasów Państwowych, czy to Vipaszu, czy to jakiejś innej firmy, siedzi człowiek, który ma kredyty, ma rodzinę, to jest jego miejsce pracy. Czemu mu to odbierać? Czemu się od człowiecza, tego kierowcę, który pracuje w tej ciężarówce, prawda? Jeśli chodzi, nawiążę tutaj jeszcze do tej wypowiedzi, pan przewodniczący powiedział, że w Kodniu 95% ludzi jest przeciwnych. Jeśli od kilku miesięcy manipuluje się, jest taka propaganda i wprowadza się w ludzi w błąd, to ja się nie dziwię, że ludzie są wprowadzeni w błąd. Nazywam się Elżbieta Sokołowska. Jestem Polką i reprezentuje ponad 1000 Polaków z gminy Sosnówka i gminy Wisznice. Staję tu dziś przed wami troszkę po czasie, bo już podjęliście uchwałę o tym, że nie wesprzecie naszej inicjatywy. Ale chcę powiedzieć, dlaczego staję przed wami i jakie jest nasze stanowisko. Jesteśmy tu jako przedstawiciele komitetów protestacyjnych z Rzeszczynki, Kodnia, Kwasówki, Leśnej Podlaskiej, a także Zieleńca w powiecie parczewskim i Choleszowa w powiecie włodawskim. Jest nas dużo. I chciałam powiedzieć, że to my prosiliśmy panów radnych o to, aby taką uchwałę w powiecie podjąć. To dodam, że odmówiłem, za co przepraszam bardzo serdecznie. Odmówiłem. Panie przewodniczący, przeprosiny przyjęte, naprawdę nie czuję żadnej urazy. Mówię wam o tym dlatego, że to nie dotyczy tylko sytuacji obecnej, czyli tych czterech gmin, w których planowane są już kurniki. Wiemy, że Vipasz planuje wybudować przynajmniej 150 kurników. Statystycznie rzecz biorąc, przy pana domu, przy pana domu, przy pana domu, przy państwa domach powstaną kurniki. Jeżeli będzie ich tak dużo, to niedługo nasz powiat będzie przypominał Żuromin lub Mławę. Vipasz zaprosił państwa na wycieczkę do siebie. My jako komitet zabierzemy państwa do Żuromina i Mławy, do Olszanki, gdzie będziecie mogli porozmawiać z samorządowcami, nie tylko z buntownikami, jak to tutaj ktoś powiedział, czy bandytami lub ekofikami. Nie życzymy wam tego. Naprawdę. Sytuacja wygląda tak, że osoby, które nie zgadzają się, nie widzą problemu w budowie tak blisko ferm przemysłowych, nie widzą tego problemu do momentu, dopóki ta ferma nie staje za ich płotem. Tak wygląda sytuacja, proszę państwa. A ja nie, przepraszam pana, panie radny szanowny, ja panu nie przeszkadzałam. Nie jestem radną. Przyszłam zabrać głos jako przedstawicielka komitetu. Przygotowałam długą wypowiedź. Chciałabym ją wygłosić. Dziękuję. My nie chcemy, aby przy naszych domach powstawały fermy przemysłowe,
ale nigdy i nigdzie nie powiedzieliśmy, że jesteśmy przeciwko produkcji przez rolników indywidualnych. Istnieje coś takiego jak DPJ-y i to powinno być ograniczeniem w budowie takich inwestycji. Duże jednostki przeliczeniowe. Powiedzieliście tutaj, że nic nie zrobiliśmy, że krzyczymy i że wyzywamy. Pisaliśmy protesty do marszałka, do RDOŚ-u, do Wód Polskich, do Sanepidu i do wszystkich możliwych organizacji i instytucji. Zaraz powiem, dlaczego przyszliśmy do was. Swojego sprzeciwu nie wyssaliśmy z palca, jak niektórzy tu twierdzą. Dysponujemy wiedzą, materiałami oraz badaniami naukowymi na temat wpływu ferm przemysłowych, nie kurników pojedynczych, na ludzi, zdrowie, środowisko i ekonomię. Ja przygotowałam na dzisiaj takie dokumenty i chętnie się z Państwem podzielę, jeżeli ktoś z Państwa zechce się zapoznać. Nie będę szczegółowo tego omawiała, bo nie jest to czas ani miejsce. Na naszym proteście zapytaliśmy firmę Wipasz o wiele aspektów ich hodowli, także tych, które łączą się z ich zielonością. Firma Wipasz nam nie odpowiedziała. Prosiliśmy Państwa o tę komisję, dlatego że uważaliśmy, że niezależna ocena wpływu budowy ferm przemysłowych w powiecie wialskim byłaby dla nas pomocą w walce nie tylko o nasz prywatny dom, pole, wieś, ale także powiat. Byliśmy w wielu instytucjach, w wielu miejscach, przyszliśmy także do was. Cały cywilizowany świat odchodzi od takiego systemu hodowli. A my stajemy się zagłębiem kurnikowym. Kurnikiem Europy, proszę Państwa. Nie dajmy się wprowadzić w błąd hasłem marketingowym dotyczącym zielonych ferm. Prosiliśmy Wipasz o wyjaśnienia, sprawdziliśmy badania. Nie ma takich ferm. Mamy na to badania i ekspertyzy. Nie mówię swojego zdania. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, jesteśmy w stanie je przedstawić. Wszystkie obecne lokalizacje spotykają się z ogromnym sprzeciwem społecznym. Jednak polskie prawo, i tu ma pan radny rację, jest tak skonstruowane, że nasz głos się nie liczy. Myśmy przyszli państwa prosić o pomoc. Z Rady Powiatu Bialskiego otrzymaliśmy to również nie. My protestujemy nie tylko przeciwko fermom przemysłowym, nie indywidualnym gospodarstwom. My protestujemy także przeciwko sposobowi procedowania ich powstawania. Bez uzyskiwania zgód, pozwoleń i braku konsultacji społecznych. Jako lokalna społeczność uważamy, że mamy prawo wypowiedzieć się w tej sprawie. Warto wspomnieć, że obecnie firma Wipasz wysyła do protestujących mieszkańców wezwania przedsądowe za rzekome naruszenie dóbr osobistych. A czy ekspansja ferm na nasze prawie podwórka nie jest naruszeniem naszych dóbr osobistych? Gdzie mamy pójść? Istnieje coś takiego jak zjawisko immisji. Polega ono, proszę Państwa, na tym, że jeżeli ja mam działkę rolną, a obok na działce rolnej ktoś wybuduje coś albo zrobi coś, co działa na moją działkę, to ja mam prawo domagać się odszkodowania, bo byłam tam pierwsza. My w Sosnowce, w Kodnie, w Rzeszczynce, w Kwasówce byliśmy pierwsi, a nikt nie proponuje nam nawet odszkodowania, bo polskie prawo tego nie przewiduje. Przy budowie autostrad tak jest. Odmówiono nam prawa do wyrażenia swojego zdania, dlatego prosiliśmy was o rzetelną ocenę i o komisję, która pomogłaby nam w informowaniu o potrzebach wprowadzania planów zagospodarowania przestrzennego, w rozmowach z parlamentarzystami, które prowadzimy od początku wydarzenia, w sprawie przyspieszenia legislacji ustawy odorowej, odległościowej, a chociażby moratorium na wydawanie nowych zgód do czasu, kiedy powstaną plany zagospodarowania przestrzennego. To są nasze postulaty. Z tym do was przyszliśmy. Ale mówię do Państwa
o godzinę za późno. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować moim dwóm byłym konkurentom w wyścigu do Rady Powiatu, panu przewodniczącemu Mariuszowi Kiczyńskiemu i panu Danielowi Draganowi. Jako moim konkurentom muszę powiedzieć, jestem z was dumna. Do państwa z WIPASZ-u chciałabym powiedzieć, że mam nadzieję, że jesteście tu dobrowolnie. A jeżeli jesteście w pracy, to że będziecie mieli za to zapłacone. Chciałam też powiedzieć, że na waszym transparencie dość kłamstw, panie Kiczyński, zrobiliście błąd. Ja jestem polonistką. Bo tam powinno być napisane Elka Sokołowska, Marcin Trębicki, Ania, Darek, to my. I bardzo was proszę i państwa radnych, żeby o tym pamiętać, że to my powinniśmy być na tym transparencie. Bo jeżeli ktoś zarzuca kłamstwo, to zarzuca je nam. Nie jestem tu po to, żeby dyskutować o wpływie takim lub innym firm na środowisko, bo my o to was prosiliśmy. Ale przed chwilą, a może nie przed chwilą, przed kilkoma godzinami, usłyszeliśmy opowieść, jak wspaniałym człowiekiem był Jan Paweł II, bo mówił o człowieczeństwie. Czy odmawiacie państwo człowieczeństwa tym kilku tysiącom ludzi, którzy nie chcą ferm? I sprawa dla nich kluczowa, bo ich majątku, ich życia, zdrowia, rodzin jest tak mało ważna? Wiem, że już wczoraj usłyszeliśmy, ta propozycja naszej komisji nie uzyskała akceptacji. Chcę wam powiedzieć, że to, że ta komisja nie zostanie powołana, wcale nie jest naszą przegraną. Bo my bronimy naszej ziemi, naszych rodzin, naszych majątków, naszego zdrowia. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie uraziłam nikogo z państwa i że nasza historia nie pozostanie dla was obojętna. Dziękuję. Elżbieta Sokołowska, Polka, Ekofik. Na początek tylko dodam, że jesteśmy tutaj dobrowolnie, nie pod przymusem. Mam na imię Paulina Mikołajczuk i jestem pracownikiem firmy WIPASZ. Szanowni państwo, wszyscy tutaj zgromadzeni jesteśmy pracownikami firmy WIPASZ. Spółka została założona w 1994 roku przez pana Józefa Wiśniewskiego. WIPASZ produkuje ponad 1 000 000 ton pasz rocznie. Zboże do produkcji pasz kupujemy od polskich rolników. Ponadto prężnie rozwijamy sektor mięsa drobiowego. Kurczak z zielonych ferm. To uznana marka wśród konsumentów na terenie całego kraju. WIPASZ to firma ze